Pełna wersja audiobooka dostępna na światksiążki.pl Wydawnictwo Purple Book oraz Audiotase przedstawiają Anna Klejzerowicz, Stara Papiernia Czyta Monika Prześlakowska, Kryminalne Historie Zazdroszczę tej, co dzisiaj rano mną była Juliusz Słowacki, Balladyna Rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko Jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko Adam Mickiewicz, Lilie Życie jest tylko przechodnim płcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę, przez parę godzin wygrawszy na scenie, w nic coś przepada. Powieścią idioty. Głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. William Shakespeare, Macbeth. Część pierwsza. Trzydzieści lat wcześniej. W mroku czuł się bezpiecznie, jak nocne zwierzę. Sprzyjał mu, otulał go i chronił przed jedynym wrogiem, którego musiał się obawiać. Przed człowiekiem. Stanął pod drzewem bomżyło, wyjął z kieszeni papierośnicę z monogramem i zapalił. Błysk ognia wykrzesanego z eleganckiej srebrnej zapalniczki rozświetlił na moment czerń, wydobył zarysy torów i obmurowania, przy którym rosły stare lipy. I padł na sygnet, a ten odbił światło, jakby mrugnął porozumiewawczo. Mężczyzna uśmiechnął się z zadowoleniem, dumny z siebie. Wybił się, był kimś. Był kimś lepszym od innych, wybrańcem. Miał pieniądze, władzę, do niego należała przyszłość, nie tylko własna, ale także innych ludzi, w ten czy inny sposób od niego zależnych. Dlatego był teraz w tym miejscu, czekał. Prywatny samochód zostawił po drugiej stronie, dogorywającej stacji kolejowej. Lepiej, żeby nikt go tutaj nie zobaczył, nawet jeśli psia pogoda i tak nie zachęcała do spacerów. Nigdy nic nie wiadomo. Czasem jakiś pijak wracający z Knajpy mógł spowodować kłopoty. Wszyscy go tutaj znali. Nie był anonimowy. Wiedział, jak szybko rozchodzą się plotki. Wolał dmuchać na zimne. Nie lubił korzyć się przed nikim, tłumaczyć. Był panem, królem życia. W jego żyłach buzowały, wypite podczas wystawnej kolacji drinki. W głowie odrobinę szumiało. Ale nie upił się jak świnia. Był to raczej przyjemny stan lekkiej ekscytacji. Normalny i nawet pożądany w jego branży. Dodawał sił, umacniał samozadowolenie. Lekko zniecierpliwione, zerknął na podświetlony zegarek. Równie drogi i markowy jak zapalniczka, papierośnica czy sygnet. Osoba, z którą się tu umówił, spóźniała się. Spotkanie miało się odbyć jak zwykle, w niczennej papierni. Od mniej więcej roku, formalnie należącej do jego przedsiębiorstwa. Lecz by stąd do niej dotrzeć, trzeba przejść przez nieużytki rozciągające się tuż za torami. Nieoświetlone, błotniste, pełne wertepów, porośnięte chwastami. Nikt tam samotnie nie chodził. Okolice papierni, podobnie jak budynek, budziły w ludziach strach, ale nie w nim. Od początku stara papiernia stała się jego drugim domem. Drogi też się nie obawiał. W końcu znał tutaj ścieżki na pamięć, korzystał z nich, gdy chciał być niezauważony. Kiedyś zbuduje tam nowy dojazd i duży parking, ale bez pośpiechu. Teraz te bezdroża bywały przydatne. Buty co najwyżej pobrudzi, wprawdzie sporo kosztowały, ale miał ich kilka par. Musiał dziś załatwić definitywnie tę sprawę, by iść naprzód. Nie potrzebuje więcej problemów. Nikt nie ma prawa narzucać mu czegokolwiek dyktować warunków. Ktoś się przeliczył. Czas pozbyć się zbędnych obciążeń. Skończyć z tym. W skórzanej torbie na ramieniu spoczywał telefon komórkowy. Kolejny przedmiot dumy. Jego firma, jako jedna z pierwszych w kraju, miała je na wyposażeniu. Wyjął go teraz, czule pieszcząc dłońmi znajome kształty. Wysunął antenę, lecz aparat zasygnalizował brak zasięgu. Nic dziwnego przy tej pogodzie, pomyślał z niesmakiem. Wyłączył urządzenie i włożył je z powrotem do torby. Zapalił następnego papierosa. Kilka razy zaciągając się głęboko i nasłuchując w ciemnościach. Zadrżał, gdy w górze poderwał do lotu jakiś ptak. Gdzieś po drugiej stronie torów coś stuknęło. Zapewne zwierzę buszuje w śmieciach. Od strony głównej ulicy miasteczka dobiegł go dźwięk silnika auta, który po chwili oddalił się i ucichł. Niemal w tym samym momencie usłyszał szelest. Kilka zimnych kropli spadło z drzewa wprost na dopalającego się papierosa, gasząc go w ułamku sekundy. Ciemność wokół zgęstniała. Zaklął pod nosem, a wtedy jego mózg, zamroczony oparami wilgotnej mgły, unoszącej się nad mokrą ziemią, oraz resztkami alkoholu, zarejestrował odgłos kroków. Ale to nie była jedna osoba. Felicja, ponad rok wcześniej, wspomnienia. Greta nie wierzyła, że to zrobię, że zrezygnuję ze stanowiska rzeczniczki prasowej gminy, porzucę Kryszewo, a wraz z nim swoje dotychczasowe życie. A przecież już nieraz to robiłam. Przeniosłam się przecież przed kilkoma laty z trójmiasta na prowincję. Może nie dotarło do niej znaczenie tej zmiany, a może nie chciała uwierzyć w moją determinację. Ale ja już tak mam. Gdy w pewnym momencie podejmuję decyzję, kiedy czuję, że muszę, trwam przy niej, a wtedy dusiłam się w Kryszewie. Mogę siedzieć gdzieś na tyłku przez wieki. Dopóki nie wezwie mnie zew, a on jest jak nagaz. Wtedy zostawiam wszystko za sobą i zaczynam od nowa. Nie miałam zresztą czego zostawiać. Po śmierci Sebastiana byłam jak pęknięta wydmuszka. Krucha i pusta. Musiałam ją jakoś posklejać i czymś wypełnić. Ale nie tutaj, gdzie wszędzie widziałam nasze cienie. Nie, to nie była ucieczka. Raczej świadome wycofanie się, choć nie miałam zielonego pojęcia, co zrobię, dokąd się udam. Pomógł mi przypadek, a raczej kilka przypadków. Gdy Kaśka, moja asystentka i następczyni, zajmowała się portalem, marnotrawiłam czas, oglądając od niechcenia jakieś filmiki w internecie. Tam po raz pierwszy usłyszałam o życiu w samochodzie, tak zwanym van life. Uznałam, że to coś dla mnie, jako że nie przywiązuje się ani do miejsc, ani do ludzi. Kiedy jeden jedyny raz zdarzyło mi się naruszyć tę żelazną zasadę, skończyło się to fatalnie dla mnie, dla niego, dla innych, a życie w drodze byłoby symbolicznym spełnieniem. Myśl kiełkowała i zakwitła. A ja pielęgnowałam ją wprawdzie ukradkiem, lecz konsekwentnie. Los chciał, że w tym samym czasie, z polecenia znajomego fotoreportera, zaproponowało mi współpracę pewne amerykańskie czasopismo, zajmujące się ogólnie rzecz biorąc folklorem i kulturą regionów Europy. Z głupia Franc zapytałam, czy byliby zainteresowani reportażami z podróży. Owszem, byliby. I w tym momencie sprawa została już w zasadzie przesądzona. Sprzedałam za bezcen moją wysłużoną drindę. Zaczęłam szukać kampera. Wszystko robiłam po amatorsku, na wyczucie. Nie zamierzałam nawiązywać kontaktów z kamperowcami. Nie interesowało mnie to środowisko jako takie. Chciałam ruszyć przed siebie, jak najszybciej. Kupiłam więc wana, którego znalazłam w ogłoszeniach w sieci, i na którego było mnie stać z pieniędzy, uciłanych przez lata pracy, a także kwoty, którą uzbieraliśmy z Sebastianem na nasz ślub i wspólną przyszłość. Myślałam, że w pewnym sensie on będzie tam razem ze mną, w tym aucie. Samochód sprzedawała para emerytów. Ludzi po siedemdziesiątce, pasjonatów, byłych hipisów. Podobno nie tyle rezygnowali z karawaningu, ile raczej zdecydowali się zmienić auto na większy, wygodniejszy w ich wieku model. Podczas załatwiania formalności zwierzyli mi się, że ten styl życia wchodzi w krew. I jeśli o nich chodzi, to zapewne umrą w podróży. Kiedyś, bo świetnie się trzymali. Jeszcze bardziej mi to nakręciło. Decyzji zakupu, być może pochopnej, ponieważ samochód Ford Transit okazał się ostatecznie do remontu, nie żałuję do dziś. Mimo wszystko spełnił moje oczekiwania. Sprawdził się. Dla mnie był w sam raz. Niczego mi nie brakowało. Choć gdyby nie ryba, który z zaciśniętymi ustami, lecz lojalnie pomógł mi z remontem. Nie wiem, czy w ogóle wyruszyłabym w tę trasę. Po co ci to, Felicja? Napadła na mnie Greta. Moja najlepsza przyjaciółka, której zawdzięczam wiele i dlatego na wiele jej pozwalam. Zastanów się. Pomału zbliżasz się do pięćdziesiątki. Nie jesteś już młódką wariatko. Samotne życie w jakimś cholernym samochodzie? Na dodatek zimą? Ty, Lalunia z miasta, wychuchana panienka z wyższych sfer? Nie mogłabyś zaczekać przynajmniej do lata? Przemyśl to jeszcze: Niby czego się spodziewasz po tej eskapadzie. Gretka, daj mi święty spokój. Pozwól żyć po swojemu, dobrze? Nigdy nie byłam Lalunią i doskonale o tym wiesz. Machnęła ręką. Ale to wcale nie jest po twojemu. Niby dlaczego? I kurde, nie wypominaj mi wieku, ciągnęłam. Ty zdaje się, już przekroczyłaś sześćdziesiątkę, co nie? Cicho sieć, dodałam, bo już otwierała gębę. Wyglądasz świetnie, trzymasz się świetnie, roznosicie energię za dziesięciu, rzucasz się co chwilę z motyką na słońce. Masz ze stu wielbicieli, wciąż z nimi byś romansowała, gdybyś nie uwielbiała męża, którego złapałaś raptem parę lat temu. Sama widzisz, wiek cię przed niczym nie powstrzymuje. A ja nie wiem, co jest po mojemu. Chcę się przekonać. Czego się spodziewam? Zmiany. Potrzebuję jej w tej chwili jak tlenu. Gonisz za cieniami. Cienie są tutaj, odparłam. Właśnie tutaj. I niech tu zostaną. Więc przed nimi uciekasz. A ucieczka nigdy nie była w twoim stylu. Greta była uparta, nie odpuszczała. Kiedy ja wcale nie uciekam, chcę spróbować czegoś całkiem nowego: zostawić za sobą mrok, w którym zaczynałam się pogrążać. Rozumiesz? Broniłam się jak umiałam, choć tak naprawdę nie byłam pewna, co mną kieruje. Na szczęście Greta chyba pojęła wreszcie, że przegrała, że i tak zrobię, co postanowiłam, a powstrzymywanie mnie może tylko pogorszyć sytuację. Okej, okay, rozumiem, ustąpiła wreszcie. Więc jedź po te swoje wyzwolenie, może gdzieś w drodze udać się je dogonić. Tylko nie trać z nami kontaktu. Będziemy tu na ciebie czekać. Pamiętaj o tym. Kazałam jej spieprzać, zanim obie się popłaczemy jak dwie durne pensjonarki. Wyruszyłam następnego dnia po zdaniu ostatnich spraw Kasi, która przejęta rolą, lekko spanikowana uściskała mnie, szepcząc do ucha, że ona i tak chwilowo mnie zastępuje. Za towarzysza miałam jedynie Burego, kochane wierne psisko, które adoptowaliśmy wspólnie z Sebastianem. Imię otrzymał ponoć od wiejskiego burka, choć jest rudy, co budzi wieczne kontrowersje. Jak się z czasem okazało, nie tylko w Polsce. Obcokrajowcom nawet trudniej przechodziło wyjaśnić genezę jego imienia. Zebrali się w trójkę. Obie dziewczyny i Zygmuś Ryba, by pomachać nam na pożegnanie. Greta nawet chusteczką. Serio. Po drodze zatrzymałam się na noc rodziców. Nie do końca zdradziłam im swoje plany, bo i tak by nie zrozumieli o co chodzi. Powiedziałam tylko, że jadę do pracy dla tej cudzoziemskiej, jak mówi matka, gazety. W pewnym sensie była to prawda. Ojciec przyjął informację ze stoickim spokojem, mama, jak zwykle, z paniką. Teraz nagle doceniła mój etat w prowincjonalnej gazetce. Tutaj miałam mnie przynajmniej pod ręką. Tak zaczęła się moja przygoda. Pierwsza trasa prowadziła do Chorwacji, gdzie miałam zrobić banalny reportaż, jeszcze przed sezonem turystycznym. Miałam naświecić temat raczej z perspektywy mieszkańców. Na początek, żebym się wdrożyła. Tak umówiłam się z moją nową redakcją. Potem dadzą mi coś bardziej ambitnego. W kamperze od razu poczułam się jak w domu, a nawet lepiej, bo prawdziwego domu nigdy nie miałam. Może z wyjątkiem dzieciństwa, choć w tym akurat nigdy nie czułam się zbyt dobrze. Po prostu od dziecka uchodziłam za czarną owcę w przyzwoitej rodzinie. Pewnie dlatego ten wysłużony van był pierwszym moim własnym, przeze mnie wybranym prawdziwym domem. O dziwo, góry również doskonale się w nim zaklimatyzował. Zresztą zawsze lubił jeździć autem. Spodobała mi się ta zimowa jazda przed siebie. Czasem w śnieżyce, czasem w deszczu, bez pośpiechu, bez obciążeń. Jakby w oderwaniu od znanej mi do tej pory, uporządkowanej, przez system nie przeze mnie, rzeczywistości. Nocowaliśmy zazwyczaj na specjalnie do tego celu w wyznaczonych parkingach albo na dziko. Gdyż większość kempingów była jeszcze nieczynna. Mój nowy domek na kółkach miał wprawdzie niewielkie rozmiary, lecz dzięki zapobiegliwości poprzednich właścicieli było w nim wszystko, czego potrzebowałam. Mogłam więc z niego właściwie nie wychodzić. Nawet gotowałam sobie, bo pies posiadał zapas własnej karmy, i po raz pierwszy w życiu zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Wcześniej nie lubiłam tracić czasu na przygotowywanie posiłków. Za dużo spraw miałam na głowie i w głowie za wiele natrętnych myśli. Które wolałam zagłuszyć w nieustającej akcji. Z nostalgią wspominam ten pierwszy etap naszej podróży. Nikt mi nie przeszkadzał, nie narzucał się, nie zmuszał do udawania, myślenia czy rozmów. Polubiłam samotność. Bury jako towarzysz w zupełności mi wystarczył. Odżyłam. Nowe doświadczenie podziałało na mnie odświeżająco. Chorwacja również mnie zachwyciła. I klimat, i krajobrazy, i ludzie, no i żarcie, bo z racji tematu musiałam się nim też zainteresować. Greta byłaby zachwycona, ona kocha morskie pędraki. Do tej pory żywiłam się głównie serkiem homogenizowanym, sucharami i herbatą. A teraz, tutaj, zrozumiałam jej nieustanny zachwyt. Spędziliśmy tam mniej więcej dwa tygodnie. Bury wybiegał się i odmłodniał. Przygotowałam całkiem niezły materiał, mnóstwo zdjęć. Szefowa była zadowolona do tego stopnia, że zażyczyła sobie podobnego reportażu z Grecji. Ruszyliśmy więc w dalszą trasę, przez Albanię. Wcześniej przebąkiwano już w mediach o dziwnym wirusie z Chin, ale niespecjalnie się tym interesowałam, przecież tyle było innych przed nim. Te wszystkie świńskie czy ptasie grypy uznawałam za coś w rodzaju mitu i silnie kitu, za objaw ludzkiej paranoi, a w najlepszym wypadku za zasłużoną karę wymierzoną ludzkości przez zmaltretowaną naturę. Tymczasem w marcu Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła pandemię COVID-19, która uziemiła nas właśnie w Albanii. Kraju raczej brzydkim i nieciekawym w moim ówczesnym miemaniu. Obserwowanym głównie przez okna samochodu, pełnym brudnych miast i surowych ludzi. Jeszcze brzydszy wydał mi się, gdy wprowadzono tam stan klęski żywiołowej. Reżim sanitarny graniczący z obłędem. Godzina policyjna w miastach oraz wiele innych męczących ograniczeń. Włącznie z zamknięciem granic. Wszędzie wojsko i policja, przynajmniej w pierwszym okresie lockdownu. Mundurowi mogli wobec opornych używać przemocy. Lepiej więc było stosować się do nakazów. Poczułam się jak w pułapce. Ogarnęła mnie frustracja. W dodatku przepędzano nas z miejsca na miejsce i ustawicznie kontrolowano. Zaczęłam szukać jakiegoś cichego miejsca, gdzie moglibyśmy w miarę bezboleśnie przetrwać to szaleństwo. Wtedy jeszcze wydawało się, że i ta epidemia szybko się skończy i wkrótce wszystko wróci do normy. Posłuchałam rady tubylców, by udać się na riwierę albańską w południowej Albanii, na wybrzeże Adriatyku, gdzie panuje względny spokój, jest raczej dziko, ciepło i podobno ładnie a na turystów patrzą przychylnym okiem. Pojechaliśmy najpierw do wlory nadmorskiego miasta, a potem kilkanaście kilometrów do miejscowości Zwernec, nad zatoką Narta. Tam dowiedziałam się, że niedaleko znajduje się dzika plaża, na której mogłabym przeczekać to pandemonium. Podobno nie będę pierwsza, ale miejsce nie zabraknie. Po przejechaniu kilku kilometrów, kiepską, pokrytą kolejami żwirową drogą, dotarliśmy do raju. Gdybym miała wyobrazić sobie mityczny raj, to właśnie tak by wyglądał. Plaża, jak z obrazka, szmaragdowa laguna pod błękitnym niebem, otoczona piaskiem, a cało i zamknięta pierścieniem żółtych skał, które w promieniach słońca przebierały złotą barwę. Szum fal, cisza, czasem tylko krzyk ptactwa krążącego nad wodą, no i ten kojący spokój nieujarzmionej przez człowieka natury. Choć rzeczywiście nie byłam tam sama, bo oprócz paru samochodów, miejscowych rybaków, przy skałkach zatrzymał się drugi kamber. Odległości od innych pojazdów były jednak na tyle duże że zupełnie mi to nie przeszkadzało. Postanowiłam, że zostaję i że nie dam się stąd wypędzić za żadne skarby. Bury też wyglądał na uszczęśliwionego, hasał po plaży jak szczeniak. Brodząc w płytkiej wodzie, z nosem uwalanym w piasku, uśmiechnięto ducha do ucha. Głębiej nie wchodził, zresztą nie pozwoliłabym mu na to. Uprzedzano mnie, żeby nawet latem nie ryzykować w tym miejscu kąpieli, ponieważ w lagunie występują niebezpieczne prądy morskie. No i git, pomyślałam, nie musimy się tu kąpać. Zresztą nie było jeszcze na tyle ciepło, by odczuwać potrzebę pluskania się w morzu. Przejdzie czas, to pojedziemy popływać gdzie indziej. Są przecież w okolicy miejsca przeznaczone do kąpieli. Nigdy nie zapomnę pierwszej nocy na plaży, kiedy prześnił mi się Sebastian. Był tutaj razem z nami, podziwialiśmy zachód słońca. Obudziłam się szczęśliwa i tak zostało przez ponad dwa miesiące, które tam z Burym spędziliśmy. W tym czasie udało mi się zwiedzić stary, zabytkowy monaster na wyspie Zwernec. Zaprzyjaźnić się z albańskimi rybakami i z sympatycznym małżeństwem podróżników z Hiszpanii, zamieszkujących sąsiedni kamper. Dwa razy widziałam brodzące na płyciźnie charakterystyczne, bo białe flamingi. Na niezbędne zakupy jeździłam do Flory, miasta leżącego nad dwoma morzami, Adriatykiem i Jońskim. Pełnego białych domów, hoteli i pensjonatów. Prawdziwa bajka. Bajkowe życie w podłym czasie. 1 czerwca zostały otwarte lądowe przejścia graniczne z sąsiadami. Między innymi z Grecją. Mogłam ruszać dalej. Oczywiście po wykonaniu testu na obecność koronawirusa, który na szczęście dał wynik negatywny. Opuszczałam to miejsce z żalem, musiałam jednak kontynuować podróż, bo choć w trakcie pobytu w Albanii zrobiłam nadprogramowy materiał, to redakcja nalegała na ten grecki, wcześniej zaplanowany. Grecję znałam, więc mniej mnie zauroczyła niż, o ironio, Albania, która początkowo wydała mi się brzydka i nieprzyjazna. Teraz obiecałam sobie, że do niej wrócę. Niech tylko skończy się ta cholerna pandemia. Tymczasem, korzystając z poluzowania obostrzeń, pisałam reportaż m.in. w Atenach, salonikach i Kawali. Strykałam zdjęcia. Czas płynął. Moje notowania w redakcji rosły. Otrzymałam kolejne zamówienia, tym razem we Włoszech, na Sycylii, potem w Turcji. Trochę się najeździłam. W Turcji poczułam się jak ryba w wodzie. Zachwyciła mnie i zaintrygowała swoimi kontrastami. Przebywałam tam nawet dłużej, niż to było potrzebne. Ale tego nie żałuję. Niestety doszło do kolejnej fali pandemii i zrobiło się trochę mniej miło. Poza tym kończyła mi się kasa z oszczędności, a amerykańska gazeta aż tak dobrze nie płaciła, pomijając fakt, że nieregularnie. Zastanawiałam się, jak przetrwać kolejny kryzys. Redakcja zleciła mi opracowanie czegoś w rodzaju mini przewodnika do wydania specjalnego, opartego na moich materiałach z podróży. Mogłabym wracać do kraju, jednak nie ciągnęło mnie tam. Nie chciałam przebywać w miejscach zaludnionych. Obawiałam się też, że się zarażę, choć udało mi się zaszczepić w Grecji służbowo, jako korespondentce prasowej. Uznałam, że mam okazję wrócić na moją ulubioną albańską plażę, zanim znów zamkną granicę. I tak zrobiłam. Tym razem już wiedziałam, gdzie się kierować. Naszą miejscówkę zostałam niezmienioną. Wyglądała, jakbyśmy wyjechali stąd wczoraj, tyle że zamiast jednego kampera, po sąsiedzku miałam dwa. Hiszpanie wyjechali. Przebyli młodzi Anglicy, dwóch spokojnych, brodatych facetów w busie a także para około sześćdziesiątki ze Szwecji. W Alcie z dużą przyczepą kempingową. Urządzoną jak lśniący czystością luksusowy apartament. Nie to, co u mnie. Wieczny rozgardiarz. Najwyraźniej wszyscy mieli plan podobny do mojego, czyli przeczekać w tym sielankowym miejscu kolejny atak koronawirusa. Byli mili, nie sprawiali żadnych kłopotów, a razem było nam raźniej. Czasem zapraszaliśmy się na piwo albo kawę. Gawędziliśmy do późnej nocy. Nawet wspólnie spędziliśmy święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Anglicy prowadzili podróżniczego bloga, czy też raczej vloga. Namawiali mnie do tego i nawet przez chwilę się zastanawiałam, bo okazało się, że można w ten sposób całkiem nieźle zarobić. Szybko mi jednak przeszło. Nie jestem zbyt otwarta ani szczególnie gadatliwa. A kto chciałby oglądać i słuchać w sieci wynurzeń stukniętej baby w średnim wieku? Jeszcze łożyć na to kasę. W Nowym Roku wszystko się zmieniło. Moi towarzysze wyjechali. Zostaliśmy z Burem zupełnie sami. Wprawdzie regularnie odwiedzali mnie Albańczycy, z którymi zdążyłam się już całkiem dobrze poznać. Mimo to zaczęłam coraz bardziej odczuwać samotność. Pracowałam dużo, by zabić czas i zarobić na chleb, czy może raczej albańską pitę. Ale dni się dłużyły, a noce stały bezsenne. Sama przed sobą nie chciałam przyznać, że tęsknię za krajem. Zresztą nie wiem, czy tak było naprawdę, czy tylko po raz kolejny nie widziałam sensu w tym, co robię. Piękno krajobrazu przestało zachwycać. Nastąpił przesyt. Wracała depresja, by ponownie chwycić mnie w swoje drapieżne szpony. I coraz bardziej brakowało mi Sebastiana. Przestałam czuć obok siebie jego niematerialną, a bliską obecność. Tak jakby namacalnie się ode mnie oddalał, znikał, a wraz z nim i ja, przynajmniej ta ważniejsza część mnie. Coraz częściej zaczęłam sięgać po alkohol. Coraz częściej też zdarzało mi się przeholować. Zaczęłam od lokalnego piwa. Potem przerzuciłam się na greckie wina, których było tutaj do wyboru do koloru, a skończyłam na rakii z morwy. Tak się składa, że w Albanii alkohol jest pod dostatkiem. Można go kupić we wszelkich postaciach i gatunkach, a do tego bardzo tanio w każdym sklepie spożywczym. Korzystałam więc z tego ochoczo, próbując zabić niemoc i frustrację. Odpływałam. Pies wpatrywał się we mnie z wyrzutem, posmutniał. Tamtego dnia, na dodatek w moje urodziny, gdy zapadał zmierzch, byłam już po dwóch czy trzech piwach. Siedziałam na piasku przed otwartym kamperem, w którym spał burę, i otwierałam butelkę rakii. Gdy nagle śpiewnie rozdzwoniła się moja komórka, wystraszyła mnie. W pierwszej chwili nawet nie rozpoznałam dźwięku, tak się od niego odzwyczaiłam. Od dawna nikt do mnie nie telefonował. Z redakcją kontaktowałam się mailowo, a rodzice obrazili się i przestali do mnie dzwonić. Czekali, aż sama to zrobię, co zdarzało mi się rzadko, bo zazwyczaj rozmowa i tak kończyła się kłótnią. Zanim dobrnęłam do telefonu, zdążyłam zwalić się na tyłek ze stopnia wozu i obudzić psa, który wodził za mną zaniepokojonym wzrokiem. Biedne, wierne stworzenie. Jedyna miłość w moim życiu. Tylko on mi został. Gdyby jego zabrakło, w ogóle nie miałabym po co budzić się rano. Rozczuliłam się. W stanie upojenia dość często mi się to zdarza. W końcu dopadłam aparatu i udało mi się odebrać. Na ekranie wyświetlił się jakiś numer, ale wzrok z lekka mi się już mącił. Poza tym byłam zdenerwowana. Halo? Wybełkotałam niepewnie. W odpowiedzi usłyszałam najpierw trzaski, a następnie znajomy głos, niesłyszany od miesięcy. Bo choć miałyśmy stały kontakt, to z czasem niemal się urwał. Każda z nas żyła teraz innym życiem. No i tak to bywa. Felicja, czy to ty? Grytero rozpoznałam od razu, ale ona mnie chyba nie za bardzo. Ja, kto? Zapaliłam papierosa i pociągnęłam łyk z butelki. Nie byłam pewna, dziwnie mówisz, masz zachrypnięty głos. Jestem przeziębiona, odparłam. Ale chyba nie masz covida? Wal się, chyba ty. No to super, bo... Stęsnieliście się za mną? Raczej nie, bo dawno się nie ozywałaś. I vice versa udziała. Ale fakt, stęsniliśmy się. I mam propozycję. Powiedz, co robisz, gdzie jesteś, pracujesz? Albo co? Czy ty jesteś pijana felka? Tylko nie felka, dobrze? Zwariowałaś, ja pijana? W życiu? Odczep się, chyba kuźwa ty. Jestem w Albanii, pracuję, to znaczy właśnie skończyłam i teraz odpoczywam. Postawiłam się do piony, to znaczy usiadłam prosto i odstawiłam butelkę. Czemu pytasz? Bo usłyszałam w jej głosie wahanie. Coś się wydarzyło w gminie. Sprawa dla ciebie. Powiem krótko. Pomyśleliśmy, że może byś do nas wróciła. Zatkało mnie. Odczułam to jak uderzenie. Cios był za szybki. Mowy nie ma. Wypaliłam bez zastanowienia. Co ona sobie myśli? Dzwoni po dwóch miesiącach i wali prosto z mostu? Jak gdyby nigdy nic? Nie pyta, co czuje? A czułam się zraniona. Bunt we mnie narastał. Alkohol tańczył we krwi. Ale posłuchaj, stara. Nie, powiedziałam nie. Nie zrozumiałaś? Felicja. Coś jeszcze? Bo muszę wracać do pracy. Nie jesteś już moją szefową. Czuję, że coś z Tobą nie tak, brnęła. Martwię się. Proszę cię, wysłuchaj mnie chociaż. Wkurzyłam się, choć w oczach poczułam łzy. Bury zaskomlał i wyszedł, by położyć się na moich kolanach. Znów to przeklęte pijackie rozrzewnienie. Nie do diabła. Dosyć tego. Nie mam czasu, walnęłam. Może innym razem. Jakoś cię do tej pory nie martwiłaś. Bywaj, stara. Rozłączyłam się i dopiero wtedy rozryczałam. Gdyby to nie były akurat moje urodziny. Niby nigdy nie przywiązywałam do tego wagi, ale mimo to w duchu spodziewałam się życzeń. Chciałam pójść z Burym na wieczorny spacer brzegiem laguny, jednak skończyło się na obaleniu do dna butelki rakii. Zasnęłam na plaży, a on mnie pilnował. Noc była chłodna, w końcu to zima, za dnia kilkanaście stopni, na słońcu odczuwalnie nawet więcej, ale w nocy zaledwie kilka. A ja miałam na sobie tylko dżinsy i bluzę z polaru. Chłód otrzeźwił mnie w końcu i obudził. Wstawał świt. Z oddali pomachał do mnie której z rybaków, po czym wrócił do swojego zajęcia. Najwyraźniej wcześniej obserwował mnie z troską, jak już wiele razy bywało. Czasem budzili mnie z alkoholowych oparów, bojąc się, że zamarznę. Przy okazji wysłuchując wiązanek, na szczęście po polsku, więc i tak nie rozumieli. Tym razem poczułam się głupio. Wstydziłam się siebie, swojego życia, zachowania. Swoich od dawna niemytych włosów, zwisających w smutnych strąkach, bo nie chciało mi się ich nawet spiąć. Co by pomyślał Sebastian, gdyby mnie taką zobaczył? Rozmowa z Gretą wydała mi się teraz snem. Nie byłam pewna, czy wydarzyła się naprawdę, czy była jedynie wytworem mojej zamroczonej wodą imaginacji. Ostatecznie wróciliśmy z bórem do samochodu i spaliśmy do południa. Ostatni etap naszej podróży w czasie i przestrzeni, bo tak ją nazwałam, wspominam mgliście. Lecz od tamtego momentu przestałam chlać. Podświadomie oczekiwałam kolejnego telefonu od Grety. Nie chciałam, żeby znowu przyłapała mnie w stanie wskazującym na spożycie. Ona jednak nie dzwoniła. Mijał dzień za dniem. Wszystkie zlewają mi się w pamięci w długą, wzburzoną rzekę światła, mroku, lęku i nadziei. Wiem, że mogłam do niej zatelefonować, ale nie potrafiłam się na to zdobyć. Coś mnie blokowało. Podejrzewam, że wtedy jeszcze nie myślałam normalnie, wciąż tkwiłam w tej dziwnej zapaści psychicznej. Przypomniałam sobie natomiast, że jakiś czas temu dostałam maila od Kasi, którym prosiła mnie o pomoc. Domyśliłam się, że chodzi o pomoc w pracy. Nie wnikałam, nie dopytywałam, zinterpretowałam to sobie jako próbę wkręcenia mnie na powrót w sprawy gminy. Odpisałam krótko, że mnie nikt nie pomagał, więc i ona sobie poradzi. Kończyłam wtedy artykuł dla amerykańskiego magazynu. Miałam na głowie wybór dziesiątków zdjęć, podpisów, kłopoty z korektą, pisałam po angielsku. Nie miałam zamiaru wikłać się w cudze problemy. Marzyłam tylko o tym, żeby zrobić swoje i się napić. Kaśka już nie napisała. Teraz połączyłam jej wiadomość z tamtym telefonem od Grety. Nie przepuszczałam jednakże, ale po kolei. Doczekałam się. Greta zadzwoniła o świcie, kiedy jeszcze spałam, lecz już byłam wyczulona na dźwięk komórki, więc odebrałam natychmiast. Nie dała mi dojść do głosu, płakała. Coś chaotycznie wyjaśniała, ale jej nie zrozumiałam. Co się dzieje, Greta, do cholery? Czy możesz mówić wyraźnie? Zniecierpliwiłam się w końcu. Wracaj, musisz wrócić. Co się stało? Gadaj normalnie. Moja przyjaciółka rozkaszlała się z emocji. Upłynęła dłuższa chwila, zanim była w stanie dokończyć urwaną myśl. Jednak gdy wróciła do rozmowy, jej głos brzmiał już normalnie i rzeczowo. Kaśka jest w szpitalu, oznajmiła. Walczy o życie. Co? Została napadnięta, poważnie ranna i leży nieprzydomna. Lekarze nadal nie wiedzą, czy przeżyje. W co wyście się? Daj spokój, wszystko opowiem ci na miejscu. Tak, młoda wplątała się w aferę kryminalną. Bo chciała być taka jak ty, nie rozumiesz? Dorównać ci. Byłaś dla niej wzorem, bohaterką. Wmówiła sobie, że ona też może być dziennikarką śledczą. Ostrzegałam ją, ale mnie nie posłuchała. Usiadłam na łóżku i zapaliłam papierosa. Bury przytulił się do mnie całym swoim kudłatym ciałem. Co to za afera? Morderstwo, odparła krótko. Straszny syf. Nie mogę o tym gadać przez telefon. Sytuacja jest zbyt skomplikowana. Kaśka zostawiła swoje notatki. Przejrzałam je, ale niewiele z tego rozumiem. Tylko ty możesz pomóc. A policja? Sama wiesz jak jest. Domyśliłam się, że chodzi o sprawę z tak zwanym drugim dnem. Inaczej nie byłoby problemu. Kto się teraz zajmuje gazetą? zapytałam. Nikt. Została zawieszona. Portal też nie działa. Wrócisz? Dobra, przemyślę to. Ale jeśli wrócę, zrobię to przede wszystkim dla Kasi. Niech się nie waży umierać. Wyjechałam jeszcze tego samego popołudnia. Szczęśliwym trafem fala pandemii już opadła. Granice otwarto. Można było normalnie podróżować. Co mnie czeka w kraju? Tego jeszcze nie wiedziałam. Czułam jednakże coś gorszego nawet od koronawirusa.